Jest zawsze warto pić kawa, ale dobra kawa. Nie jak, jak wy mówicie, byle jak, nie? Przepraszam, tak mówię, dla mnie ten, co polscy albo tureckie piją, jest dla mnie woda brudna. Dlatego prawdziwa kawa jest koncentrat kawa i nie ten dużo woda i rozpuszczalny albo dla mnie. I ja uważam, wszystkie powinno być pić kawa, nie z kawa z mleko, kawa białe, kawa jest tylko czarna. Ludzie myślają espresso, o serce wybije. Nieprawda. Bardziej ten kofeina, wie pan, który ma? Wasza kawa albo tureckie. Nie espresso. Espresso ma najmniej kofeina, dlatego więcej woda, więcej kofeina. Woda ciągnie kofeinę od kawa. Także ten wy, co pijecie, ma więcej kofeiny od nasza kawa. Dlatego ten nasza kawa, 25 ml, to jest koncentrat kawa i bardzo mało ilość woda. Potwierdzono jednoznacznie, że umiarkowane spożycie kawy, kofeiny, nie ma wyraźnego związku z żadnym poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Czyli mitem jest, że kawa powoduje zaburzenia rytmu serca, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia chorób serca, czy podnosi poziom cholesterolu. Co to jest to umiarkowane spożycie? To jest 300 mg kofeiny w ciągu dnia, co jest odpowiednikiem 3-4 filiżanek kawy, ale pamiętajmy o tym, że kofeinę zawiera także herbata, napoje energetyzujące, napoje typu Coca-Cola i czekolada, więc ważne, żeby to też uwzględnić w tym całym bilansie. Większość z nas bardzo pozytywnie reaguje na kofeinę, czujemy wtedy wzrost koncentracji, czujemy takie przebudzenie, natomiast istnieje grupa osób w naszej populacji, co prawda jest to niewielka grupa osób, u których kofeina działa wprost odwrotnie, czyli ich organizm odwrotnie niż u większości osób reaguje zmniejszeniem energii i powoduje to, że często takie osoby czują się senne po spożyciu kawy. Jeżeli zauważamy regularnie, że po wypiciu kawy czujemy się sennie, kawa nas nie pobudza, to możemy przypuszczać, że właśnie należymy do tego niewielkiego grona osób, u których kawa działa zupełnie odwrotnie. Są ludzie, którzy, na przykład mój tato, wieczorem musi pić kawę, inaczej nie śpi. To znaczy, kawa nie działa odwrotnie, jak wszyscy myślają, espresso jest takie mocne, tak nieprawda. Ziarnista jest najlepszy zawsze. Mielone wiem, ale ziarna jest zawsze świeża kawa. Dzisiaj mielemy 1 kilo i wystarczy na dzisiaj, na jutro. Nie, to już nie, jutro nie jest kawa. W kuchni kawę możemy wykorzystać na przykład jako pochłaniacz zapachów, włożona do lodówki chłonie zapachy. Dodatkowo oczywiście jest doskonałym składnikiem domowych peelingów, czy też wiele kosmetyków zawiera wyciąg z kofeiny. Nie ma jakichś takich wskazań, że są osoby, które tej kawy nie powinny spożywać. Jeżeli występują u nas wrzody żołądka, czy jesteśmy szczególnie wrażliwi na kofeinę i mamy dodatkowe nadciśnienie, warto skonsultować to spożycie kawy z naszym lekarzem. Polacy już od dawna chodzą, jadą za granicę, także tam piją prawdziwe kawy. I kiedy wracają do Polski, już zaczynają mieć pretensje, że chcą dobre kawy. To espresso, jakie u was jest, proszę espresso i espresso jest zawsze takie. I dużo ludzi nie widzieli, o, dla mnie to, o, to jest espresso, nie? A teraz idą za granicę i zobaczą naprawdę, co jest espresso. I właśnie tutaj zaczynają szukać prawdziwego espresso. Jesteśmy dużo lat już w Polsce i co raz, co rok lepsze jest, naprawdę.